Mamy 234 maturzystów, tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Dzisiaj język polski, zaczynamy od języka polskiego na poziomie podstawowym, natomiast w sesji popołudniowej język polski, poziom rozszerzony. Matury trwają, można powiedzieć, cały maj. Tutaj chodzi o część ustną i pisemną. Część pisemna do 24 maja. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. To znaczy, jeśli chodzi o zdanie matury, należy zdać na poziomie podstawowym język polski, język obcy oraz matematykę oraz podejść na poziomie rozszerzonym do jednego z przedmiotów. Ale to jest tylko podejście, warunek, aby zdać tą maturę. Natomiast no, wiadomo, że kluczowym jest dobrze zdanie przedmiotów wybranych przez siebie na poziomie rozszerzonym, aby dostać się na wymarzoną uczelnię. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. Uważam, że tematy były całkiem w porządku, jeżeli chodzi o wypracowania. Arkusz był dosyć wymagające, ale wydaje mi się, że każdy mógł to napisać spokojnie. No, jestem mile zaskoczona, szczerze mówiąc, tematem. Myślę, że był dość prosty. A jaki już nie można wiedzieć? No, czy warto kochać, jeżeli miłość pociąga za sobą cierpienie? No i uważam, że był dość prosty, na pewno prostszy niż tematy, których się spodziewałam. I myślę, że będzie w porządku. Czy opłacalna jest miłość i cierpienie w jednym? Czy warto jest się bezgranicznie poświęcić miłości, nie zważając na cierpienie? Wydaje mi się, że trzeba było się również odwołać do dziadu w części czwartej. Wydaje mi się, że temat był dość łatwy i taki przystępny i wydaje mi się, że dobrze mi poszło. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. Jestem bardzo zadowolona, temat mi bardzo spasował, więc myślę, że będzie w porządku. Świetnie. Myślę, że będzie maksimum. Zadania były bardzo proste. Myślę, że każdy sobie z niej poradził świetnie. Myślę, że poszło w porządku. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych błędów. No, by było w porządku. Myślę, że było całkiem w porządku. Tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż przewiduję. No i jestem nawet zadowolona. Poszło mi, no zdaje mi się, że dobrze. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, zobaczymy po wynikach. Poziom średni, no nie było aż tak trudno, ale no łatwo też nie można powiedzieć, że było. Hurra, hurra! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. No i zobaczymy, przed nami następne dni, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Ja nie mówię, to jest właśnie moja matura. Ja tam też. Ja nie mówię, ładne wody były.